Cześć, czołem, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Na początek chwila wytłumaczenia. Nie mam czasu na live i to się nie zmieniło i nie wiem, czy i kiedy się jeszcze zmieni. Jestem w kropce. Na razie robię, co mogę, żeby te odcinki ukazywały się codziennie, ale powiem też Wam, że jestem już, tak powiem, na granicy spełnienia tego faktu, bo tak naprawdę dzisiaj pojawił się ostatni odcinek na kanale i nie mam możliwości nagrać kolejnego, a może inaczej, mam możliwość, bo nagrywam go teraz, ale generalnie nie mam możliwości, żeby sobie odpuścić, dlatego mimo tego, że jest godzina 10 i wyszedłem z domu o godzinie 5:30, wracam o 21:15, to mimo tego, że tak się stało, to postanowiłem, że wam coś nagram, bo może nie wypada, bo jednak coś tam nas, moi drodzy, łączy i dobrze byłoby się tego trzymać. Także mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę, ewentualnie w dół. A teraz jadę, słuchajcie, odfajkować i tą traskę zaklepać. No bo trzeba, słuchajcie, zarabiać, nie mam wyjścia. No moja sytuacja materialna się naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo fajnie krystalizuje. No i myślę, że byłoby teraz dużym nietaktem po prostu nie grać. Jak już wychodzę na mniej więcej zero, jak już moi pracownicy zarabiają dużo więcej niż mnie wynosi kredyt, no to wreszcie zaczyna się gra i możliwość rozbudowy. Przedsiębiorstwa w sposób wskazujący na to, że się jednak gra. Moi drodzy, pojawiło się już multi. Ja jeszcze go oczywiście nie zainstalowałem, bo jestem noobem. Ale być może w weekend znajdę czas, żeby to zrobić. Być może, dlaczego? Bo w sobotę mam dzień już zaplanowany i tylko z samego rana mi się uda odpalić, podejrzewam, grę. A może też nie. A w niedzielę pewnie do pracy będę szedł na siłownię, więc do tego czasu nie ma znowu tak dużo, jakby się chciało. Ale jest szansa, że się uda. I być może w przyszłym tygodniu, wtorek albo czwartek, czyli w dni, w których Hania nie ma zajęć, uda się coś zagrać. Coś fajnego zagrać, jakiś strumyk. Było miło, bo powiem wam szczerze, że mi tego brakuje troszkę, no ale co poradzić, nic nie poradzimy. Granie jest jakby na końcu łańcucha pokarmowego albo łańcucha potrzeb. Są rzeczy ważniejsze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Oczywiście wiecie, będę jechał po swojemu w standardzie, bo mogę, bo mnie stać, bo mi mandaty nie są straszne w tej chwili, tak bardzo jak może być powinny. Ale chcę nagrać dzisiaj dwa odcinki na sobotę i na niedzielę. Dlaczego? Dlatego, że nie będę w stanie jutro raczej nic nagrywać, więc muszę zrobić to dzisiaj, muszę zrobić to teraz, żeby na tą sobotę i niedzielę coś mieć. Dlaczego tak? Bo jeżeli będzie się to układało po części po moich myślach, to może nam to w niedzielę odpalimy live'a wieczorem i może też coś nagramy w niedzielę. Zobaczymy. No w tej chwili jeszcze nie jestem w stanie tego określić, ale będę tak się starał. No dzisiaj chcę nagrać wam odcinek
na sobotę z ETS-ka, bo dzisiaj się pojawił Bannerlord na kanale. No i będę chciał też po przejechaniu tej trasy nagrać jeszcze jeden odcinek z Bannerka, bo tam się naprawdę dzieje dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Mamy pokój i tak naprawdę jest to świetny czas, żeby wyszkolić armię, żeby wybudować moje włości i planować kolejne podboje. To jest coś, co może być fajne. Moi wasale, moi członkowie rodu zbierają swoje armie. Moja rodzina dorasta, więc moje rodzeństwo też już zaraz będzie na takim etapie, który pozwoli mi na zbieranie armii. I tak naprawdę, jak tak dalej pójdzie, jak będę tak się mocno rozwijał, to będę zaraz najsilniejszym lordem w królestwie. A to, jak wiecie, już może powodować zazdrość obawy króla. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co nam życie przyniesie, ale wygląda się fajnie, to fajnie i tak naprawdę cieszy mnie to, że tak naprawdę już za chwilę, już niedługo będę w stanie skonstruować armię, powiedzmy, około 600 ludzi tylko z moich wasali, z członków mojego klanu. I to mnie bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, kręci. No, ale wszystko jest przede mną. Zobaczymy, jak to się uda i czy to się uda. Bo tutaj też bardzo wiele determinuje to, kto będzie naszym kolejnym wrogiem. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Troszkę przejechaliśmy, więc to nie będzie taki błyskawiczny odcinek. Ale myślę, że się rozpędzimy, że uda nam się tutaj złapać dobry wiatr w żagle. No, ten most jest taką standardową miejscówką, która pozwala na zrobienie ładnej miniaturki. No, przecież ja nie mogę takiego faktu pominąć. Dobra, zróbmy taką. Nie jest nadzwyczajna, ale jak wiecie, wolę mieć zapas. I ładna prędkość się robi. Przelotowa znań, życie za chwilę zrobi jakiś mandat. Chociaż to już powinny być Niemcy, a z Niemcami i z mandatami to już jest z reguły bardzo, bardzo przyzwoicie. Zjedź w prawo.
wkręć w prawo. Dobra. Znowu się rozpędzamy. Nie zostało jakieś 600 km, nie? Jakby nie liczyć, pół godziny będziemy jeszcze jechali. Więc to też będzie tak jak na TS-a raczej długawy odcineczek. Pozytyw jest taki, że spać nie muszę. Znaczy muszę za 8 godzin, ale biorąc pod uwagę moją prędkość, to powinniśmy dojechać przed tym czasem na miejsce. Przepraszam, ale to jest niestety kwintesencja mojego dnia, tak? O 6 w pracy, o 16.15 na siłowni, o 19 w centrum, o 21 z minutami w domu i człowiek trochę jest spadnięty. Ciekawe, czy to już jest Holandia, czy... przepraszam, Niemcy, czy to jeszcze jest Dania? Ups. Już nie było chyba granicy, z tego co pewnie tutaj są flagi, chociaż no więc nie ma, że tak powiem, przejść, no bo mają strefę Schengen. Jakoś mi się to zdjęcie nie podobało, no ale zrobiłem, bo może kiedyś będzie sytuacja, że za południe zrobi zdjęcie i będzie trzeba coś ciągnąć. Tylko mi nie mówcie, że teraz mnie czekają takie wąskie drogi. To będzie tragedia. Zobaczmy tą mapkę. Nie, to jest tylko dotąd. Tutaj w Niemczech już będzie... autostrada na Berlin. Jedziemy do Drezna, nawet nie zauważymy. Ja byłem kiedyś w Dreźnie. Bardzo ładne miejsce. Oj, przepraszam, muszę sobie chyba kawkę zrobić. Albo kolkę. Kolkę. Mniej kalorii.
Dobra. Niech tutaj się wszystko ładuje. A ja polecę na noc sobie picia. Tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. O, widzę, że moi pracownicy zarobili pięknie. Piękna sprawa. I jedziemy, słuchajcie, zostało nam jest jeszcze 400 km z hakiem, więc nie jest tak źle, jakieś 20 minut, jak myślę, jazdy. Troszkę kofeinki będzie. Która historii? No córka jest zadowolona z zajęć. Po pierwsze było tak średnio, ale teraz się już jej podobało i myślę, że to nas wszystkich bardzo cieszy. Szczególnie mnie i moją żonę, jako rodziców. Jesteśmy mega zadowoleni, że możemy pomóc córce realizować jej pasję, więc super sprawa. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No, dawajcie. Nie ma tak jak się wepchać przed nich. To takie polskie. To taki styl jazdy po warszawsku, nie? Najpierw się przez ciebie wepnę, potem ci podziękuję, że mnie wpuściłeś. Ale patrzcie, jak ładnie kilometry uciekają. Świetna sprawa. A to jeszcze nie jest moja maksymalna prędkość. Dzisiaj za naradą menelka, czyli masterka, i sobie ściągnąłem kolejne trzy darmowe gry na Epiku. Cebula Gaming. Trzymaj się lewej strony.
już lekko z górki, za chwilę powinno śmignąć do 140. No chyba nie bardzo. To był dobry manewr, bo bym jadąc z lewym pasem ich nie ominął. Czasem mi coś się uda, nie? Tutaj muszę tylko chyba pamiętać w Niemczech na roboty drogowe, bo tutaj zawsze jak mamy roboty drogowe, to się, może nie zawsze, ale często, pojawia się fotoradar, no i na policję, czasem policji czasem nie przewidzę, nie ma jak. Może gdzieś tam wyjechać za mną i... Naprawdę już połowę trasy przejechaliśmy, nawet ponad, nie? Także wszystko idzie fajnie po dobrej myśli. Te trzeba będzie znowu odpalić pobocze. No to była niezła cebula gaming teraz. Musimy zwolnić. Zjedź w prawo. Ale 30 koła, ale ci moi pracownicy zarabiają, to jest piękne. Teraz się rozpędzę do tej mojej prędkości przylotowej, zobaczcie, i już będzie poniżej 200 na godzinę, 200 km do przejechania, więc super jest. Tak, to jest to, jednak te Niemcy, autostrady, brak fotoradarów, to jest coś, co dla mnie jest idealne. Pokażcie mi jeszcze jedną rzecz, jak ci moi pracownicy wyglądają, jeżeli chodzi o czas pracy. Wszyscy dobrze już dojechali, tak naprawdę. Halinka została tylko. Ci to zrobią mało. 30 tysięcy. Kredyt mi zaraz zejdzie, bo to nie będzie tak długo.
Kredyt, ale kredyt mam teraz mały, prawda? Kredyt to nie jest coś strasznego, kredyt to jest 9 tysięcy, więc będzie jakieś około 30-40 tysięcy. 38 czy 9. Wszystko zależy od mandatów i tego, a czy ci prezydenci jeszcze dojadą w ciągu tych 3 godzin. Także jest naprawdę w porządku. Tak naprawdę zbieramy już kasę na te pozostałe. Trzymaj się z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Na te pozostałe ciężarówki i miejsce w garażu i super jest. No, musimy wyjechać z tego Berlina, żeby nie wlódł się za innymi ciężarówkami. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ach, tutaj, kochani, to jest po prostu zmęczenie. Więc chyba sobie schodzi, odpuszczę ten to nagrywanie banerka dzisiaj. Trzeba iść się wyspać. Halo, gro. Halo. Halo, halo. Gra nie chce współpracować. No, czy wy to widzicie? O, brawo. W drogę. Dobra, jedziemy. Jestem jakieś 50 km w plecy, czyli jakieś 3 minuty. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Kiedyś byłem taki śpiący, jak teraz jechałem, ale faktycznie w samochodzie prawdziwnym i to było, słuchajcie, taka historia. Opowiem wam, byłem w Czechach ze znajomymi. W Czechach to były czasy studiów, to było, chyba byłem na studiach. I pojechaliśmy, słuchajcie, pociągiem do Czech. No tam działo się dużo różnych śmiesznych rzeczy, ale jechaliśmy pociągiem. Hotel, w którym byliśmy, okazał się lipny. I tak naprawdę całe dnie spędzaliśmy. Hotel, w sumie hostel, okazał się lipny i całe dni spędzaliśmy. Tak naprawdę, to chyba byliśmy tam 3 albo 4 dni. Spędzaliśmy chodząc po tej Pradze, jeżdżąc, zwiedzając. Było super pod tym względem. Wiele zobaczyłem, no ale. Jako, że ten hotel był słaby i tam nic się nie działo, nic jakiegoś takiego super fajnego, to też no, nie spędzaliśmy tego
wyjazdu tak dobrze, jakbyśmy chcieli, czyli nie balowaliśmy jakoś tam po klubach i tak dalej, bo to miejsce, w którym spojrzeliśmy, było takie średniaste i tak naprawdę do oporu zwiedzaliśmy, oglądaliśmy i jako, że wszystko to sobie zaplanowaliśmy, zwiedziliśmy po prostu w 3 dni, a nie na przykład w 5, coś takiego, czy powiedzmy w 3, a nie 6 dni, jakoś tak, no to postanowiliśmy, że wracamy wcześniej i pojedziemy na działkę do mnie. I słuchajcie, wracaliśmy całą noc pociągiem. Z Pragi do Warszawy, nie wiem, czy to było 10 godzin, czy 8, ale no ja oczywiście pociąg, wiadomo. Więc całą noc czuwałem z ręką na klamce. Jak ktoś otworzył drzwi, żeby nas nie okradli, wiadomo, żeby nas nie okradli, to trzymałem tą klamkę, jak ktoś próbował otwierać drzwi. A to się oczywiście zdarzało w pociągu, który jedzie w nocy, jest to normalne, no to ja zawsze otwierałem głowę, nie? Taka prosta sytuacja, podnosiłem głowę i ten ktoś zamykał, przepraszam, i sobie szedł. Nie wiadomo, że złodzieje. Albo część z nich, może nie wszyscy. Ale no, także cała noc, powiedzmy, zwiedzaliśmy cały dzień tą Pragę, czyli pewnie jesteśmy koło 8. O 20 chyba mieliśmy, czy 19 mieliśmy pociąg i rano byliśmy w Warszawie, więc to było tak, że 12 godzin, czy tam 14 byłem na nogach, potem byłem skatowany, ale zamiast spać pilnowałem, więc powiedzmy 8 godzin i myślę 24 godziny co najmniej nie spałem, czyli cały dzień i całą noc. Wróciłem do domu, przepakowałem się, moja dziewczyna też się przepakowała wtedy. Ja się położyłem chyba na pół godziny, wsiadłem w auto i pojechałem na działkę. 3 godziny, słuchajcie, w samochodzie. Oczywiście kupiłem sobie jakieś tam Red Bulle, kupiłem cokolwiek, wypiłem kawę, ale tak po półtorej godziny po prostu jechałem w tym samochodzie i oczy mi się zamykały. O tak. I cud po prostu, że nie zasnąłem. Naprawdę chyba cud, albo opatrzność boska, albo po prostu może jeszcze nie byłem tak bardzo śpiący, jak się czułem, ale autentycznie czułem, że odpływałem, nie? Zamykałem jedno oko, czułem, że mi się mózg wyłącza. Tam ze 3 razy wstawałem, wiecie, żeby się obudzić, tam polewanie wodą, ale generalnie i ja, i moja ówczesna partnerka byliśmy nieprzytomni i dojechaliśmy chyba koło 4, koło 16 na tą moją działkę, na Podlasie, pod Siematycze. I pamiętam do tej pory, że się chyba bez mycia po prostu wpadliśmy, zamknęliśmy domek. Powiedzieliśmy o tej 16. O 16 padliśmy i obudziliśmy się chyba o 11 dnia następnego. Czyli policzcie sobie, ile to było godzin spania. Jak musieliśmy być wykończeni. Ja myślę, że byłem wykończony bardziej, no bo Kasia spała w tym pociągu, ja nie. Także to była taka straszna przygoda, ale która jednak nauczyła troszkę, że nie wolno takich rzeczy robić. Nigdy w życiu. Także z mojej lekcji możecie czegoś nauczyć. Nie wolno niewyspanym prowadzić. W grze tylko, tylko w grze. Tak, kochanie? Nagrywam odcinek. Dlaczego wyjeżdżasz? Słucham? Dlaczego wyjeżdżasz? Bo się zapatrzyłem na ciebie. Ciekawe, czy się obejdzie bez wypadków. Obejdzie bez wypadków.
To nic tak miało być. Zjedź w prawo. Także myślę, że tego banerka na niedzielę to postaram się nagrać jutro rano. Jak moja rodzinka będzie spała, a zobaczymy. Czy to się uda? Jak mogłaś, małpko? A wiecie, to nie były jeszcze czasy. Pamiętam tą historię z tym hotelem. To nie było wtedy Booking.com, ani Travigo, ani innych takich portali. I z takich stron z hotelem było bardzo mało. Nie było też takie porównywarki. I pamiętam, że my wybraliśmy sobie jakiś hotel taki, wiecie, może nie budżetowy, ale w takiej średniej klasie. No i tam gadaliśmy z nim po angielsku i się umówiliśmy, że przyjeżdżamy na pewno. Zapłaciliśmy zaliczkę jakąś. Mieliśmy w ogóle chyba też korony wtedy czeskie, bo to nie było jeszcze wtedy euro. Taki jestem stary. I poszła ta zaliczka, ale przyjechaliśmy jakoś dzień później i jakoś uznaliśmy, że przecież była zaliczka, to nam ten pokój zatrzymają, nie? Nawet nie dzień później, bo mieliśmy być wieczorem, pociągiem chyba o 22, a w końcu zmienili te pociągi, byliśmy chyba o 6 rano. To była jakaś taka sytuacja, gdy tam się poopóźniało, jakiś pociąg przesunęli i my jakby potem tego nie aktualizowaliśmy, że będziemy jednak nie tego powiedzmy trzeciego wieczorem, tylko czwartego, tak? Rano. I oni po prostu ten nasz pokój komuś już sprzedali. I dostaliśmy jakiś taki straszny pokój, pamiętam. Trzymaj się prawej strony. Także to była gruba akcja. I powiem wam, że nawet my, no może nie, ale dziewczyny miały taki odruch, żeby w ogóle tam nie spać, nie? Ale uznaliśmy, dobra, przyjechaliśmy tutaj, trzeba zacisnąć zęby. Po prostu nie być w pokojach, tylko, czy w pokoju nawet, bo to była jakaś taka dziwna sytuacja, tylko zwiedzić ile się da i taki był w sumie pozytywny tego aspekt. No ale byliśmy też całe dnie na nogach, nie? Tak naprawdę się wychodziło, wracało i tyle. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć. Spało, myło się i wychodziło. Nawet nie było, pamiętam, chyba prysznicy. Tylko były koedukacyjne, znaczy koedukacyjne. Takie natryckie jak w więzieniu były, bo te nasze pokoje, które wzięliśmy, były oczywiście już zajęte. Tam były takie prysznice, jak są na przykład na basenach czasem, że prysznic w ścianie i tak dalej, nie? I taki wielki pokój i tam aż powiedzmy 10 czy 20 natrysków, to było coś takiego. Wiem, że nas to jakoś z kolegą nie raziło, ale kobietki nasze miały uwagi i były bardzo niezadowolone. No nie dziwię im się. Zresztą. I poszła gata krytu. To było tak pięknie. A byliśmy w Dreźnie, to byliśmy tam u znajomego, który studiował tam logistykę i transport. I tam się, słuchajcie, pierwszy raz spotkałem z segregacją śmieci. To było tak lat temu z 10, 12, 15. U nas nikt nie myślał jeszcze wtedy o śmieciach. I tak naprawdę Witek też nie myślał nigdy o śmieciach, żeby je segregować. A w Niemczech to robili już od dawna wtedy. Czyli jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, Polska to jest 10 lat za Murzynami. Myślę, może nie pod każdym, ale pod większością aspektów.
nie tylko gospodarczo, ale i ekologicznie, i społecznie, i nie wiem, religijnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale taki nasz pieski los po prostu. Prosto. No nie chcę łapać mandatu. Jedź prosto. Skręć w lewo. Koniec trasy. Jestem teraz ciekawy, jak jestem daleko od levelu, bo możliwe, że tutaj też zarobię ten kolejny punkt do zdolności. Tam pewnie mnie blokowało jakoś dużo. Chociaż mogło mi się zlewać, nie nagrywałem ja teraz na tydzień. Może nie cały, ale 6 dni na pewno. Nagrywałem banerkę, a jeden odcinek, który dzisiaj się pokazał. Zobaczmy. No nie, jeszcze to chyba kuje. Jeszcze są dwie trasy. Do levelu, ale mamy 40 koła. I to jest, myślę, duży pozytyw tej sytuacji. Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję, jeżeli chcecie więcej takich odcinków wspominkowych o jakichś wycieczkach, podróżach, to kiedyś będą. A teraz wam pięknie dziękuję. Do zobaczenia i cześć.